Aby ratować ludzkie życie, strażacy potrzebują odpowiedniego sprzętu. Dlatego Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oraz Ministerstwo Środowiska przekazały dotację na jego zakup. Jest to realna pomoc, wiadomo, braki zawsze sprzętowe są. Dzięki takim pomocom można sprzęt wymieniać i funkcjonować. 16 043 zostanie to przeznaczone na doposażenie wozu, bo też odbieraliśmy w Rumese na nowy wóz pożarniczy, ciężki. I będzie to przeznaczone na zakup sprzętu do tego wozu. Otrzymaliśmy 14 tysięcy, natomiast kolejne 6 tysięcy będzie pochodziło z naszego budżetu, naszej gminy. O tym, na co zostaną przeznaczone środki, zadecydują sami strażacy. Potrzeby są zróżnicowane i zależą od zagrożeń występujących na danym obszarze. Te pieniądze są przekazywane na wniosek strażaków ochotników i oni tak naprawdę wiedzą, co im jest najbardziej potrzebne w danej jednostce. A tak widzimy po rozmowach nawet dzisiaj z druhami, że tak naprawdę duża różnorodność w zakupie sprzętu. Dotacje wynoszą do 20 tysięcy złotych dla jednostki straży. Pieniądze zostaną przeznaczone głównie na zakup umundurowania oraz lekkiego sprzętu. Latarki do hełmu. Ponieważ wiadomo, że praca strażaka w nocy jest bardzo utrudniona. Chcemy naszych ratowników doposażyć w podstawowy sprzęt ochrony osobistej, który będzie pozwolił podejmować działania w każdych warunkach. Ubranie ochronne, pompy, często akumulatory, piły, to jest to wszystko, co na co dzień jest strażakom, druhom potrzebne, a co zwiększa bezpieczeństwo. Zakupiony sprzęt będzie służył ratowaniu ludzi oraz ochronie środowiska. Zaniedbania w tej kwestii mogą bowiem stanowić zagrożenie dla człowieka. Oczywiście nasze działania głównie kierują się na ratowaniu życia, zdrowia ludzkiego, ale również i środowiska. Także jaki sprzęt by nie był zakupiony, zawsze będzie się wiązał również z ochroną środowiska. Dotacja na sprzęt lekki to jednak nie jedyne pieniądze, które ostatnio otrzymali dolnośląscy strażacy. To są środki, które idą w miliony złotych. Dziś są to promesy do 20 tysięcy złotych. To są pieniądze, które są przeznaczone na sprzęt dla ochotników, strażaków, dla druhów. Dokładnie w tym samym miejscu półtora tygodnia temu mieliśmy uroczystość wręczania promes na wozy strażackie. Straż pożarna na Dolnym Śląsku zostanie wkrótce wyekwipowana i przygotowana do działań ratowniczych uwzględniających specyfikę regionu. Nowy sprzęt posłuży do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom województwa. Jakub Malicki, Echo 24.